Dzień dobry, witajcie. Myślę, że tak jak ja wy też jesteście zaskoczeni. Co? Lotnia u na kanale? Tak, dzisiaj Battle Record, czyli wasze bitwy. Bohaterem jest KOSA z PVVC. E, witamy, tak jest FDR. W sumie e, dzisiaj powinien być materiał z porównywania okrętów, ale niestety nie ma ze względu na moje ostatnie wyjazdy, obowiązki w ogóle nie zdążyłem go przygotować. Tak spokojnie, z następny piątek wracamy. Już z powrotem dzisiaj taki mały, mało odskocznie. A że odskocznie, to postanowiłem, że zrobię odskocznie na grubo i zobaczymy sobie bitwę na lotni dawno dawno już nie komentowałem w lotniarskich a tym bardziej w ogóle FDR wow what the hell więc postanowiłem spróbować swoich sił bitwa będzie długa więc muszę wymyślić sporo paplaniny ale za to też będzie całkiem konkretny wynik FDR-owi jak się pozwoli to naprawdę potrafi zrobić konkretne wyniki lotnia bardzo charakterystyczna dla tych którzy nie widzieli mojej recenzji to dla mnie FDR to jest taki przykład gdzie z całym oczywiście szacunkiem dla dzisiejszego bohatera, za wiele skilla nie trzeba posiadać, trzeba mieć wiele cierpliwości i idzie zrobić naprawdę dobry wynik. Bo jeżeli ja, jako osoba, która tego skilla nie posiadała jeszcze jakiś czas temu, bo FDR już trochę czasu jest, post potrafił robić po 200 tysięcy FDR-em w sumie bez jakichś takich większych, wiecie, szaleństw, więc tak naprawdę y, można, można, Jakby, więc tak, tylko trzeba być właśnie to, co mówiłem, bardzo cierpliwym, ze względu na bardzo długie przygotowanie tych, y, tych zrzutów, no dużo samoloty, dużo hapeczków. Do dużo uszkodzenia, ale trzeba sobie znaleźć miejsce odpowiednie, trzeba sobie przygotować to miejsce, trzeba właśnie, żeby zwrócić, odlecieć na kawałek, gdzieś tam poczekać, aż ten aż ten atak przygotuje nasza eskadra, i dopiero gdzieś to wróci z powrotem z, z atakiem. Więc trzeba to jednak. Wiecie, można to robić łapu-capu i zrobić te 200 tysięcy, ale można to zrobić tak jak w tej bitwie, gdzie będzie to właśnie kosa dobrze dobierać i zrobi o wiele, wiele więcej. Jeżeli chodzi. O, w sumie już Shermana nie mamy, o to ciekawe, szybko tam wy, wy, no wyparował po prostu. Mamy mit, bitwa na mapie może. Nadziei, yy, drużyny nie wyświetla, bo z jedna z modyfikacji coś tam psuła kiedyś yy, tutaj, ale za to po prawej stronie widzicie yy, skład drużyny, po drugiej stronie jest na Himow, więc w sumie mamy FDR kontrola Himowa. Yy, leci eskadra yy, Torpedowców gdzieś tutaj widzę, zapatrzył się na, na to Puerto Rico. Tam wcześniej były bombowce yy, yy, te yy, bombow no, bombowce po prostu yy, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale cyk, pych yy, w zasadzie dwa, trzy zrzuty i 50 tysięcy zrobione. Yy, dobrze tam dograne, bo w sumie przeciwnik tam się dosyć mocno rozpłynął, nie było zbyt mocnej koncentracji ognia przeciwlotniczego, no ale jeżeli chodzi o FDR i jego samoloty, to trzeba zrobić koncentrację ognia przeciwlotniczego, żeby jako tako coś tam zrobić, no FDR jest mordercą dla single targetu i potrafi zrobić naprawdę konkretną, no widzicie teraz musimy chwilę, chwilę te paręnaście sekund odpłynąć, gdzieś tam poczekać chwilę, ale 20 tysięcy już w Puerto Rico wlazło, gdzieś tam to Puerto Rico stara się teraz trochę tą pilotką popracować, no ale zaraz samoloty znowu będą gotowe do zrzutu, się tutaj nasz dzisiejszy bohater właśnie do tego przygotowuje, no to Puerto Rico nie zrobi, według mnie popełniło błąd, bo powinno, hmm, powido, widząc, że FDR przygotowuje się do kolejnej salwy, to powinno już się dziobować do, do torpedowców. Niewiele, znaczy dałoby to całkiem sporo, bo nie wziąłby wszystkich, a teraz tak prawdopodobnie weźmie wszystkie, poza tamtymi kilkoma, które pewnie się nie uzbroją. w Przypadku rufy, a nie, wszystkie się uzbroiły, bo był na tyle miły, już odpływał. Przy okazji mamy zalanko i co jak kolejne, kolejne 20 tysięcy, gdzieś tam się to zalanie pracuje, kolejne 20 na Puerto Rico zrobione, to już było połączone trochę polotki, trochę Shermana, trochę tam Stalingrad się dorzucił Puerto Rico, no i to już po samolotach. To jest właśnie to, co, to, co mówiłem: że trzeba skoncentrować ogień przeciwlotniczy, lotniczy. Single, jak, jak, jak widzicie, że po drugiej stronie jest y, Bachimov FDR. To nigdy, ale to nigdy nie pozostawajcie sami, zawsze się trzymajcie kogokolwiek, bo to zawsze gdzieś tam powstrzyma potencjalnego, potencjalnego lotniarza. Jeżeli będzie grupka, to już to jest, jest w sumie na każdą lotnię to działa, ale na FDR, czy na Himow, czy ten, jak zobaczą single target, to jest po prostu mmm, przyjacielu, lubię Twoje chapeczki, no i się nimi po prostu wtedy częstuje. No i tutaj właśnie mamy single target, czyli Projsen. Ten Projsen po prostu będzie ze żarty, i to tak męsam, ze żarty, pomijam fakt, że okręt jest ogromny, więc trafienie. Niego to jest w zasadzie yy, tylko teoria. No, 7 bombcyk, Dziękuję, to dobranoc. Szkoda, i to jeszcze 7 penetracji. Szkoda, że y, bez ten. 7 penetracji, chyba tak. Yy, szkoda, że bez y, bez y, zalania. Nie wiem, czy to działa w bitwie, że mogę sobie podejrzeć. No, 63 mm penetracji. Co to? O czym my tu mówimy? Yy, szkoda, że nie można podejrzeć sobie. O czym ja myślałem? Yy... Dobra, nieważne, coś tam myślałem, ale w każdym razie uciekło mi to z W każdym razie, no Ryssen w tej chwili będzie, będzie masakrowany, nalot za nalotem, bo pewnie jeszcze jakieś pożary zaraz wejdą. No Ryssen ogromny, do tego duże superstruktury, bo nie wszystkie struktury ma duże. No, wszystko ma duże, <noise> więc mamy cyk przy okazji pokazowano. No i proszę bardzo, mamy podpalenie numer 1, 7 penetracji, jeden brak gdzieś tam pewnie gdzieś tam powierzy, ta jedna bomba spadła. O no i oj, dostajemy uszkodzenia. A bo widzę, że powoli zaczyna się przestawiać, bo to przeciwnik, no przeciwnik gdzieś mocno poszuje, choć w ogóle przeciwnik poszuje, tam się udało tak gdzieś tam to B zabezpieczyć. Nasza ekipa poszła po się na szeroko do A. Uważam, że ta mapa w sumie powinna przejść mały balans, zwłaszcza lewa jej strona, bo tam zauważyłem bardzo, bardzo dużo osób po prostu o lewa A i płynie sobie na szeroko porobić major, Gdzieś tam przydałoby się ten up A przestawić bliżej wysp. Wydaje mi się, że to byłoby sporo, sporo lepsze pomysłem, O jakoś tak patrzę, te pożarki nie chcę za bardzo losować, nie zwróciłem uwagi, ile to było, 60% szans na podpałę, no wiadomo, tam obrona przeciwpożarowa i tak dalej, i tak dalej, no Motana tam dostaje niezły oklep, ale chyba dąży jeszcze jeden, ja, ja pewnie, o właśnie, ja bym już odwołał, ja bym już odwołał samoloty. A tymczasem lecimy, tymczasem Boram Lasem, lecimy sobie FDR-owymi FD torpedowcami, strony stronę który właśnie gdzieś tutaj poszuję, no ta Montana jest już skazana na niestety zejście, miło, że nikt nas nie fokusuje, gdzieś tam były ze dwie salwy i tak jak na razie cisza i spokój, niestety Montana w tej chwili schodzi, więc świecimy się my, musimy się pozbyć tutaj trochę tego Holanda, przepraszam, Malanda, przestraszyć, pozbyć się tego Projsena, żeby nas nic nie świeciło, a przydałoby się, bo właśnie widzę, że Burgundia, nie wiem, czy ta Burgundia po prostu tak z zasady się wycofuje, bo tak? Czy, yy, czy nawet zamierza gdzieś tam nasz pomóc, Bo no czasami wiecie, mimo niż to wygląda, że o, pancernik idzie nam pomóc, oje, ja, on po prostu nie. On no, dla zasady już jest na wstecznym, bo wiele takich niestety okrętów obecnie robi. Ciekawie się to uzbroi, bo takie miałem miał wrażenie, jakby. To będą, będą niezły milimetry, ale kurde uzbroiły się, no. no, to gdzieś tak jednak nie wzrok, wzrok zawiódł, ale dobrze. Chyba, że to był w sumie błąd powtórki, bo czasami się to też zdarza, że powtórka nie bierze pod uwagę perków, które gdzieś tam były. O właśnie, a pod po perków, to gdzieś tam w podsumowaniu, oczywiście pokażę wam perki oraz moduły, które tutaj Koso używa, bo podrzucił, więc też wielkie dzięki. Gdzieś tam kogoś poniesie i kupi sobie FDR-a, to to będzie, będzie miał kapitana obecnego, bo jak dobrze pamiętam to tam jeszcze na, na recenzji jest stary, stary kapitan sprzed, sprzed reworku będzie frak będzie fragę, w sumie przydałoby się przy 166 tysiącach zrobić fragę numer 1, no wydaje mi się, że powtórka nie bierze pod uwagę tego, no i mamy fraga, elegancko, cyk, nie wzięła pod uwagę potencjalnych perków, to w sumie też zobaczymy sobie podsumowanie, bo szczerze nie patrzyłem jeszcze na Zerknąłem sobie tylko na wynik, mówię o, o, no i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj dzisiaj pogadam sobie na na lotniarzu, a w ogóle fajnie. Teraz zwróciłem uwagę, dopiero że nie, nie tutaj też nie pojawia się w czerwoni, e, także fajne replay. Dziękuję, pozdrawiam. To, to jest, który z modyfikacji psuje, ale śmiesznie to wygląda, to jakby tylko jedna drużyna brała udział w bitwie, nie? Na no, 185 tysięcy jest. No i w końcu Puerto Rico kontruje nalot. Wow! Pierwszy z trzech nalotów, które były na niego, zostały skontrowane. Świetnie, brawo Puerto Rico, jeszcze tylko. 16 i się nauczysz. No śmiech i śmiechami, ale fakt. Pierwszy skontrowany, bo wcześniej to było w zasadzie. Wcześniej to wygląda jakby Puerto Rico dostało łapówkę, żeby się dobrze ustawiać pod te naloty, a tym razem jednak trochę zaczął prądzą współpracować. No i cóż, co tu dużo kombinować. Kolejny single target. Puerto Rico gdzieś tam się ten smaland kręci. Burgundia jednak, jednak wygląda, jakby chciała nam pomóc, ale trochę się jednak boi tego Puerto Rico, Trochę smalanda. gdzieś pewnie. Ja pewnie na miejscu, znaczy, pewnie by się to skończyło moją śmiercią, ale na miejscu pewnie bohatera gdzieś bym w te bitwy, tu, to znaczy, bitwy w mniej więcej w te wyspy płynął, płynął lotnią, i pewnie skończyłoby się to dla mnie nieprzyjemnie, no ale no cóż, no, czasami tak bywa. No i leci na locik na Porto będzie pożarek, czy nie? Pożarek, pożarek. Mamy, kurde, 16 tysięcy. Ała. Ała, to boli. Boli mnie to wewnętrznie i. Jakby moje zdanie na temat lotni. O, no, Burgundia Bur 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 postrątała. Moje zdanie na temat lotni, znacie. I pozostawię je sobie, może. No ale kolejna republika. Kurde, jak tak fajnie, pięknie współpracują. Jak miło, pojedynczo. Nie ten, żeby nikt dwa razy nie dostał. Fajna współpraca. Gdzieś tutaj jest, gdzieś tutaj ten smalandzik, pewnie zaraz będzie szukany. Pewnie tu pójdą ze dwa dropy w Republikę i będziecie się gdzieś tam starał tego Smoladza, fajnie, że udało się naszym to B przytrzymać, bo Stalingrad tam widziałem, próbował, próbował łykać, no Republika i karton gipsy na, na francuskich, francuskich pancernikach, no niestety nie pomagają za wiele. Jeszcze 63 mm penetracji na hałekach, tutaj w ten pancerz no, robi, robi kuku mocne, do tego tamten pożar gdzieś, a chyba Republika się w ogóle ugasiła? Chyba tak, tak nawet się naprawia. Yy, więc no, niestety, a tu drop, tu jeszcze jeden dropek będzie, oj, 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 oj. będzie ciężko, ale nie, wejdzie, tak, kalkulated wszystko, calculated i cyk, może nawet w dziób tam gdzie nieposaturowane i mamy pożar, mamy duży kaliber i teraz się republika trochę pofajczy, będziemy mieli pewnie, yy, będziemy mieli w końcu rakietowce, tak jest, może się gdzieś tego spalando uda poszukać, I tutaj widzę, że już lotnia, lotnie zawraca, no w ogóle nie pokazuje, bo tutaj był przed wyznaczony kurs, to też błąd powtórki, że nie pokazuje e, kursu, po którym, po którym ewentualnie e, nasz e, lotniarz ma ma płynąć. E, no B niebrany, A niebrany, więc szkoda, bo byłoby wiadomo, gdzie jest Smaland. Gdyby, gdyby było wiadomo, gdyby kap był brany, to byłoby wiadomo, gdzie jest Smaland. Dziwnątrz, dlatego on też tego kapa nie chce za bardzo wrzać, bo widzę, że Smaland jest w dywizjonie z Romanem, ładnie tam Pożarek cały czas pracuje na tej republice. Jest spot, hmm. jest spot. Pytanie, ja pewnie bym gdzieś bardziej w prawo. Yy. A, zacząłem się zastanawiać dlaczego nie poszły, nie poszły myśliwcy, ale tu nie ma myśliwców, bo też tak przy okazji się dowiedziałem. No właśnie, próbuję go znaleźć, yy. ale się nie udało. Dziwne, bo hmm. ja tam pewnie raczej gdzieś poprzez kratka G. Patrząc po tym, jak. O, właśnie przed chwilą na mapie było widać, było widać jak szły torpedy, i torpedy szły gdzieś tam z G5, coś koło tego, G4. Tak dobrze, jak dobrze widzę, więc gdzieś tam raczej Somaland przebywa i on może w późniejszej, w późniejszej fazie bitwy trochę poprzeszkadzać. I cyk, mamy w końcu jakieś rakiety w, w Ohio. No tak, w międzyczasie 1 200 tysięcy udało się wytankować. Nawet nie, nie zwróciłem za bardzo na to uwagi, tam parę salw. Parę salw poszło, yy, gdzieś tutaj jest ten Sherman, no, nie to Ohio to raczej zaraz, zaraz będzie miał pozamiatane, tylko że fajnie żeby ten plymów yy, zaczął tam trochę, yy, on może mieć zaraz naprawdę bardzo ciepło, no właśnie, jest chyba właśnie wyspotowany i zaraz może się okaże, że stracimy krążownik, więc tutaj nie to Ohio to niezłe, niezłe salwy dostaję z tego, yy, z tego brytyjskiego krążownika i cyk, zdążymy jeszcze na fraga, czy zdążymy tak zwanego złodzieja fragów? Zdążymy, ale ładnie dobity za 200 parę. 200 parę tysięcy dobity elegancko, kalkulator No i jest spalant na B. O, czyli dobrze, dobrze dobrze gdzieś tam obstawiłem, że gdzieś w tamtej strony te tropedę puszczał. Burgundia tam w międzyczasie się przeżywała, spalant się zaświecił, to nagle coś tam średnio średnio to wyszło. gdzie jeszcze jeden, będzie jeszcze jeden dropik w Burgundie? Tak jest, oczywiście. Ej, Burgundia to może nawet zaboleć. jest taki tu jest duży ten. Wiem, że tych rakiet tutaj trochę, trochę, że tak powiem, jest, długie przygotowanie na lotu, ale no, i czy będziemy teraz dropa na spalanta? raczej na Burgundię. Ej, ładnie, 5700 po sporze. Znaczy, fu, fu, nieładnie, co ja gadam? E, jaki, co ja nie, się tu za, za tego, za, za, bardzo się, za bardzo się wczułem. E, fuj, nie, nieładnie lotnia, fuj, nie, no dobra, teraz będzie, teraz będzie nieładnie, bo lecą bomby i teraz naprawdę będzie nieładnie i to Burgundię zaraz zaboli. Zostało nam 5 minut z groszem do końca bitwy. E, bitwa będzie cała 20-minutowa, e, bo podpatrzyłem sobie w, e, podpatrzyłem sobie w podsumowaniu. I cyk na Lodzicbununununniej, i zobaczymy, jak bardzo zapiecze. Do tego pewnie będzie obrony trochę. Nie udało się dolecieć tam do tego. O nie, 12, tylko ja spodziewałem się, dziś gdzieś 16-17, ale 4 bomby tylko trafiły, więc, e, więc, jakby tam coś więcej trafiło, to byłoby. No i teraz znowu uciekanie na przygotowanie e, kolejnego e, kolejnego dropa. I kręcimy, la-bada, la, -ba -da, la -ba -da. Du -du -du. powoli kończą nam się samoloty. No i przygotowujemy się do kolejnego dropa, ktoś tam, o, myślałem, że może będzie trochę większy, trochę większa obrona bazy, ale ta nasza Burgundia trochę zdekapowała. No i na razie bitwa wygląda niezbyt ciekawie. Ciekawe, że nie udało się właśnie tam do tego Smolanda dolecieć, gdzieś tam go zdekapować i znowu bez pożaru, a nie, ma pożary, ja jestem ślepnąc od pożarów. Dwa pożary, dwie obrony, do tego pięć penetracji, no ale już po samolotach, ja pewnie bym je gdzieś tam odwołał, albo w sumie najpierw powołał, wylecieć z... Lecić z polotką, chociaż sobie teraz z tą polotką to też jest tam dziwnie. Prawie 300 tysięcy zrobione. Burgundia się ugasiła. A nie, będzie jeszcze i będzie jeszcze jedna próba. Ja pewnie bym odwołał i gdzieś tam zbierał sobie samoloty na kolejne te. Ale pewnie tutaj trochę korci to, że Burgundia użyła. I. Jest jednego samolotu, ale będzie pożarek. Nie. Trzy bomby trafiły i bez pożaru. No, ale. Próba była. No i dobra, mamy cyk po, po Burgundii grundicap obroniony, teraz trzeba dalej coś działać. Smalan, widzę przeszedł na drugą stronę całkowicie. Gdzieś tam ten Jang się jeszcze trzyma. E, odwołane samoloty. Będziemy się przestawiać. E, a, dobra, Euang się już nie trzyma. E, był, ale e, chciało go. A, czeka, czekanie na bombowce było. E, bombowce wróciły, cyk, Bombowce się pojawiły, lecimy dalej. Stało Yamato. Na Himov gdzieś tam ta republika. To była ta republika? No chyba nawet, nie. Kurcze, czy to były dwie republiki? Nie, to była ta republika, bo republika jest jedna. Bo wydawało mi się, że udało się tą, tą republikę zatopić. Coś mi się tam, coś mi się tam w ogóle porąbało. Punktów mamy trochę, trochę punktów na działanie mamy. Więc jakby ta bitwa jeszcze do końca przegrana nie jest. Wiadomo, kapy pracują i będzie ciężko je odebrać. Wydaje mi się, że tam Smolant będzie polował na tego naszego podwodniaka. Krążownik jest w średnim stanie, bo za tym jak tylko jama tego zobaczy to... to wiadomo co z nim zrobi. Burgundia tutaj może jeszcze sporo, sporo zdziałać. Kwestia, jakby się tak udało spacyfikować to Yamato dosyć szybko. To ta bitwa jeszcze jest, jeszcze się, że Republika tam gdzieś się wycofała i naprawiła. Ma zdecydowanie więcej HP-ków niż wcześniej. Tym bardziej, że tam gdzieś pożarami było robione na Republice. O, no trochę. A nie, myślałem, że będzie trochę więcej, ale trochę się tam Republice udało, udało naprawić. Mamy 16, prawie 17 tysięcy plus pożar w to Yamato. No i w zasadzie zwijamy się, zwijamy się żeby nie brać na siebie teraz obrony przekątniczej. 314 tysięcy zrobione. Głównie tutaj widzę Gety to było to, to Puerto Rico, ale głównie tutaj yy, pancerniki są mocno orane, yy, to na tym nie wydaje mi się, że będzie całkiem, całkiem nieźle hapeczków nabite, yy, no hmm, hmm. no i kurde, z jednej strony dobrze, że tutaj, bo o jest zwiastun, mój ulubiony medal, yy, pięknie tutaj świeci Tajemato, więc yy, nasz krążownik może, może gdzieś tam próbować porobić sobie obrażenie na nim, yy, yo, o kurde, 22, Ała, nie, to, to aż mnie zabolało gdzieś tam, gdzieś mnie w kostce coś, o, o, nie, to faktycznie yy, to, to zapiekło piekło. 345 tysięcy zrobione, dwie minuty do końca bitwy. No, bitwa jeszcze jest, jeszcze jest do wyciągnięcia tutaj, ładnie to Yamato bierze, by byleby tylko teraz. O, o, o byleby nas krążownik nie, nie udało Nie, udało się, nie wziąć tej salwy. Ładnie to pracuje nad tym Yamato. Ja to bym już zostawił spot, nie marnował już samolotów na to Yamato. I, i wybrał się gdzieś może na przykład po tą republikę, żeby się jej pozbyć, bo teraz, teraz pancerniki to jest całkiem spora, ilość, całkiem spora ilość punktów, żeby nad tymi punktami popracować, bo tutaj bitwa, się, bit, bitwa kończy się w ostatnich, skończy się w ostatniej minucie, to w ostatniej sekundzie i skończy się niewielką różnicą, niewielką różnicą punktów z tego co widzę, bo tutaj no, te dwa kapy bardzo mocno punktują, kwestia tego jak tam, jak tam Smaland i czy nasz, czy nasz krążownik przetrwa, tutaj jest sporo, sporo niewiadomych, no, i ewentualnie w jakim stanie będzie, e, będzie nasz podwodniak. Lecą, no coś dopłyną torpedy w stronę republiki. Zobaczymy, ile Republika weźmie. Cek, 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 cek. Kurde, no i brakło. Pięć torped wykniętych, ale jednak brakło. E, chyba Burgundia nie trafiła w ogóle. Więc musimy jeszcze lecieć z poprawką. Minuta czasu została. No, dla FDR-a czas to jest bardzo, ale to bardzo ważne. To przygotowanie zrzutu, i tak dalej. No, i właśnie. W tym momencie, kurczę, no ta Republika, no paru punkcików brakuje. że 55 sekund zostało, paru punkcików i zablokowanie któregoś skapa. To jest to, co w tym momencie jest bardzo ważne. Nie, 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 Republika, Republika, nie, nie lotnia, w Republikę na lot. Republikę, bo tylko ty możesz w tym momencie Republikę skasować. Hmm. Ta Republika skądś tam dostaje. Jest wsparcie, 20 sekund zostało. No i nie udało... O, no do, dobra. Nawet jakby się udało spacyfikować tą Republikę, to w tym momencie byłaby, no właśnie, przegrana. Niestety. Te jedne torpedy tutaj z tego Spalanda zdecydowało o wygranych dla przeciwnika. Naprawdę niewiele, niewiele brakowało. 382 tysiące zrobione. My sobie przejdziemy zaraz do... Przejdziemy sobie zaraz do podsumowania. No i mamy podsumowanie, niestety porażka, 382 tysiące zrobione, 95 bomb, 47 mm, torped, 2 fragi. No to mamy dwie obrane 13 pożarów, e, wsparcie, duży kaliber, no i mój ulubiony medal z tragedii, 1719 bazowego na przegranej, 2000 bazowego na wygranej. Ma Burgundia, nasza Burgundia też tam trochę próbowała, ale się nie, nie wyszło, w sumie tutaj ta topka, tak te 4 okręty próbowały coś tam ugrać, no temat tego Sherman'a się nie będę wypowiadał. Jeżeli chodzi o rozkład obrażeń, to właśnie na projzenie 124 tysiące zrobione ogólnie. Na samolotach 319 z pożarów, można powiedzieć tylko 62 i 57 z pożarów, zalania 5 tysięcy, gdzieś tam ten milion 200 wytankowany, Zobaczcie tutaj bomby, 221 tysięcy zrobione, 89 torped i 8,5 tylko z samolotów. Jeżeli chodzi o kapitana, prezentują się następująco. Na takim kapitanie grał nasz dzisiejszy bohater oraz tak wygląda ją moduły. No cóż, Raczej zapamiętajcie tą bitwę na no długo, za długo teraz lotni nie będzie, więc yy, dzięki wielkie za obejrzenie, dzięki za podesłanie bitewki jak zawsze zapraszam na inne Trzymajcie się, hejo, pa, pa.